Ja jechałem pierwszy raz do kraju, w którym w ogóle istnieje las, który określa się mianem dżungla. Rośnie las, który określa się mianem dżungla. To ja miałem w głowie opowieści jednego z naszych sławnych podróżników, o tym, jak to po dżungli należy chodzić tylko z przewodnikiem i należy stąpać tylko i wyłącznie w miejsca, gdzie ten przewodnik postawił stopę i jak to jest straszne i w ogóle niebezpieczne miejsce i naprawdę nie powinno się tam zapuszczać samopas i tylko idioci to robią i tak dalej. To ja miałem w głowie jadąc do Indii w tamtym momencie, to był 2008 roku. I pierwsze moje wejście do dżungli to było w Ghatach Zachodnich. Szliśmy sobie po prostu taką gruntową drogą przez gęsty, zielony las, wilgotny las deszczowy. Naprawdę piękna dżungla, taka klasyczna z filmów przyrodniczych. I w pewnym momencie usłyszałem węża w krzakach. Jeszcze do tej pory jeszcze nie widziałem węża w Indiach, więc ja byłem napalony jak szczerbaty na suchary. Usłyszałem węża w krzakach i to był potężny wąż. To był wąż, który był w stanie potrząsać tej grubości pędami bambusa. Więc to musiał być pyton albo duża kobra królewska. On błyskawicznie czmychnął po prostu w krzaki. Ja go musiałem gdzieś tam przegapić na skraju drogi przede mną kilka metrów i on jak nas zobaczył, to czmychnął w krzaki, potrącając właśnie tą kępę bambusa, który ja widziałem, że to jest potężny wąż. Więc moje serce biło wściekle. Ja nie pobiegłem za nim. Wbiegłem do tej dżungli na 2 metry i zawisłem na kolczastych krzewach. Jak radzić sobie z tym natłokiem informacji wizualnej, którymi ona nas bombarduje na co dzień, z każdej strony. Ma to niestety taki negatywny skutek, że kiedy już się z tej cywilizacji wyrwiemy i trafimy do świata przyrody, to mijamy go, nie zauważając ogromnej większości tych niesamowitych rzeczy, które się dzieją dookoła. Łaziłem obok tego drzewa przez pół dnia, zanim zauważyłem pierwszego z nich. Zresztą zdecydowana większość zwierząt w lesie żyje na zasadzie, że jak cię widzą, to cię zjedzą. Dla nas, takie wyrwane z kontekstu, oglądane na zdjęciach, te wszystkie plamki, kolce i wyrostki się wydają fascynujące, piękne wręcz, ale tak naprawdę to one istnieją tylko dlatego, że w jakimś tam maleńkim procencie każdy z nich zwiększa szansę tego zwierzęcia, które je nosi, na przetrwanie. Takie łażenie po dżungli ma jedną ogromną zaletę. Tutaj, bez względu na to, czy znajdzie się to, czego się szuka, zawsze jest co oglądać. To tutaj to jest gąsienica jakiejś pawicy. Ogromna, patrzcie, w porównaniu z moją ręką. Ona w tej chwili jest zwinięta, skulona. Ciekawe, czy da się ją obudzić. Nie, udaje, że jej nie ma. Udaje, że nie istnieje. To jest dokładnie ta sama gąsienica, którą pokazywałem wam kilka godzin temu. I ona jest właśnie w trakcie wyściełania liścia jedwabiem i zapewne w przeciągu najbliższych kilku godzin przepoczwarzy się w poczwarkę, co miejmy nadzieję uda nam się zobaczyć. Bohater dzisiejszego odcinka wylał mi przysłowiowy kubeł zimnej wody na głowę, bo po prawdzie szedłem szukać właśnie tego gatunku, miałem upatrzone miejsce i chciałem tam dojść jak najszybciej.
i nie patrzyłem zbytnio pod nogi, bo pora była jeszcze nie tak. Jak widzicie, jest jeszcze relatywnie jasno, a te węże są stricte nocne, praktycznie nie znajduje się ich w dzień. Mamy w tej chwili, powiedzmy, późny wieczór. Więc, tak jak mówię, szedłem szybkim krokiem, chciałem dojść jak najszybciej na miejsce. I nagle kątem oka zobaczyłem, że coś czmychnęło z pomiędzy moich butów. Z ciekawości zerknąłem w bok i okazało się, że patrzy na mnie ze skraju ścieżki właśnie ten tutaj mały koleś. To jest samczyk gatunku Ovophis tontinensis. Węża, który, jak większość węży, które wam pokazuję, nie ma polskiej nazwy. Jest to wąż z rodziny żmijowatych, czyli posiada składane z przodu zęby jadowe. I gdybym postawił stopę parę centymetrów bliżej, to zapewne te dwa małe ząbki wbiłyby się w moją nogę. I odbyłbym przyspieszoną podróż motorem do Hanoi. Jeśli chodzi o tego konkretnie węża, to do końca nie bardzo wiadomo, jakie właściwości ma jego jad, bo naprawdę bardzo niewiele ukąszeń się zdarza. Jest to wąż stricte leśny. Nie znajduje się go nigdzie poza górskimi lasami. On jest też bardzo blisko związany z wodą. Nigdy nie występuje daleko od górskich strumieni. Tak naprawdę znajduje się je głównie w tej rynnie strumienia, takiej powiedzmy po promieniu 100 metrów w obie strony od strumienia na zboczach. Często gęsto w samym strumieniu, bo szczególnie wiosną te węże żywią się żabami. Jak żaby zbierają się w celach godowych, to te węże podążają za nimi, ustawiają się w zasadce i czekają, aż coś pysznego znajdzie się w pobliżu. Jeśli chodzi o miejsca, które on wybiera w lesie, tak jak mówiłem, żyje w tych rynnach strumieni, nigdy daleko od wody. Natomiast w tych rynnach wybiera sobie miejsca nasłonecznione. Miejsca, w których korony drzew, powiedzmy, się rozstępują i słońce ma dostęp do ściółki. Taki wąż zagrzebuje się w tej ściółce, tak jak mówiłem, i przez cały dzień słoneczko go podgrzewa, a po zachodzie słońca wypełza, znajduje sobie miejsce do polowania, tam się układa w ten taki charakterystyczny S i czeka, aż coś znajdzie się zbyt blisko. Jak spojrzycie na jego ogon jeszcze, to ten ogon wygląda jak dżdżownica. To się po angielsku nazywa caudal luring, nie wiem jak nazywa się to po polsku, ale chodzi o to, że one tym ogonem wykonują takie śmieszne ruchy, siedząc schowane w liściach i imitują tak naprawdę dżdżownicę, co przykuwa uwagę żab, jaszczurek czy czasem nawet ryjówek. No, zresztą są dość oportunistyczne, jeśli chodzi o żywienie. Tak jak mówiłem, na wiosnę żywią się żabami, natomiast potem, kiedy te żaby kończą już gody i rozłażą się po całym lesie, że również rozłażą się po całym lesie i zaczynają żywić się wszystkim, co znajdzie się w zasięgu tak naprawdę. Zarówno żabami, jak i jaszczurkami, myszami. Samica jest w stanie spokojnie złapać szczura i go zjeść. Te węże to było moje wieloletnie marzenie. Odkąd chyba 8 lat temu dostałem w swoje ręce taką malutką zieloną książeczkę. Węże Tajlandii, Malezji i Singapuru. I tam było zdjęcie węża, który nazywał się Ovophis monticola. To jest bardzo bliski kuzyn tego węża. Więc ja się wtedy zakochałem w tym wężu i latami szukałem ich zupełnie bez pojęcia i bez szans znalezienia. Dopiero w ostatnim roku tak naprawdę przyłożyłem się do sprawy. Kosztowało mnie to 10 nocy deptania z latarką. I jak się okazało, znalazłem go w dzień. Zresztą pewnie sami widzicie, dlaczego on mnie tak urzekł, bo jest po prostu przepiękny. Gruby tułów, bardzo wyraźnie odcięta trójkątna głowa, pionowe źrenice, zresztą piękne. No po prostu słowem, smok z ilustracji z bajki. No, jest przepięknie ubarwiony, oprócz tego, że ma tą swoją budowę smoka. Jest bardzo pstrokaty, jak zwrócicie uwagę, i kiedy on pełzł po białych, odkrytych kamieniach, to jest dużo takich białych kamyczków, i miejscami jest po prostu taki biały żwir odkryty. Jak on tam pełzł, to wyglądał po prostu jak pstrokata papuga. Natomiast jak teraz na niego patrzycie, na liściach, to on jest prawie niewidzialny.
Zobaczcie, jak to wygląda z daleka. One jeszcze dodatkowo mają tendencję do zakopywania się w ściółce. Czasem całkiem, czasem częściowo, ale teraz wyobraźcie sobie taki wąż, częściowo przysypany liśćmi, zwinięty w kłębek, gdzieś w cienistym miejscu. Ja jestem pewien, że przez te moje 10 nocy z latarką minąłem ich co najmniej kilka i po prostu ich zauważyłem. One naprawdę potrafią być niewidzialne. Myślę, że już wystarczająco długo zajmowaliśmy mu czas. Ja się powoli odsunę i pozwolę mu odejść w swoim kierunku. A wy jeszcze chwilę na niego popatrzcie. Thank you.